Proszę Państwa, Kraina Sępólno Krajeńskie podejmuje w dzisiejszym spotkaniu Flisaka Złotorie. Przed naszymi mikrofonami zawodnik tegoż klubu, Maksymilian Rasak. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie również. Z jakim nastawieniem przyjechaliście tutaj do Sępólna Krajeńskiego na to spotkanie? Na pewno przyjechaliśmy z nastawieniem optymistycznym, żeby w końcu zdobyć te pierwsze punkty, bo tabela, jak widać, no, zero punktów, tak? Co tu dużo gadać. Musimy powalczyć i zdobyć te punkty. No właśnie, w tabeli zero punktów, ostatnie miejsce. Czego brakuje Wam, żeby w końcu zacząć punktować? Czego brakuje? Konkretnie ciężko powiedzieć, ale myślę, że mamy dużo niewykorzystywanych sytuacji, które trzeba wykorzystywać, bo po prostu potem to idzie w drugą stronę, tak, i no dostajemy te bramki, zamiast my mamy strzelać. W lidze nie idzie, natomiast w pucharze Pogrom Zbójno pokonane 6-2. Może po prostu trzeba zagrać jak ze Zbójnem. Ze Zbójnem? Myślę, że to był dobry mecz, taki jeden z lepszych naszych, ale jeszcze więcej na pewno potrzeba w lidze grać. No właśnie, niedługo gracie, bodajże 2 września gracie drugą rundę Pucharu Polski z Elaną 2 Toruń. Już teraz się nastawiacie na to spotkanie, czy raczej teraz myślicie o tym spotkaniu, a potem będziecie się przygotowywać do Pucharu? Na pewno teraz myślimy o lidze i o dzisiejszym dniu, to co jest teraz, i najważniejsze są 3 punkty. Jaki jest klucz do zwycięstwa w dzisiejszym meczu? Walka przede wszystkim, na pewno nie będziemy mogli odpuścić nogi. Walka. Dziękujemy serdecznie. Tyle Maksymilian Rasak, zawodnik Flisaka Złotorii, a my czekamy na rozpoczęcie pierwszej połowy spotkania Kraina Sępólno Krajeńskie kontra Flisak Złotoria.